do hymnu. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Dorotę Szarmach o złożenie meldunku pani dyrektor szkoły Annie Empel. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Dorota Szarmach melduje realny do zakończenia nauki w Zespole Szkół Klubowych. Przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witamy panią dyrektor Zespołu Szkół w Lubawie, Annę Empel. Wicedyrektorów, panią Hannę Wardowską, panią Lidię Śmiechowską, pana Krzysztofa Krefta, rodziców oraz zaproszonych gości. Starostę powiatu Iławskiego, pana Marka Polańskiego. Radnego powiatu Iławskiego, pana Jana Lichnerskiego. Witamy grono pedagogiczne oraz was, drodzy maturzyści. Na zawsze zostań tą samą. Przetrwaj bez zmiany w zamkniętym kole. Bez zmiany przetrwaj, choć tam, za bramą, szarzeją łąki, żółkną to pole. Żółkną to pole, rdzewieją klony. Żegna je słońce gasnącą smugą. Przyjdzie na pewno dzień przeznaczony. Dzień przeznaczony przyjdzie niedługo. Znowu się komuś z iści rozstanie, znów czyjeś ręce szyją oplotą. Ktoś w dal odejdzie, ktoś pozostanie z nieukojoną w sercu tęsknotą. O zabranie głosu panią dyrektor Annę Empel. Drodzy maturzyści, wszystko ma swój czas. I na wszystkie sprawy w życiu jest wyznaczona godzina. Jest czas radości i smutku, czas powitań i pożegnań. I właśnie dziś nadszedł czas pożegnania. Spędziliście w tej szkole odpowiednio 3, 4 lub 2 lata. Wierzę, że ten czas dzięki waszym wychowawcom i nauczycielom był spędzony wartościowo, pełny pozytywnych wrażeń, emocji i oczywiście nauki. Nie mam również wątpliwości, że wasza przygoda z tą wyjątkową szkołą sprawiła, że staliście się mądrzejsi i bogatsi o nowe doświadczenia, a wiedza w niej zdobyta otworzy wam drzwi do dalszej edukacji. Ufam także, że będziecie ją dobrze wspominać, a przyjaźnie w niej zawarte przetrwają na zawsze. W tym miejscu pragnę wam podziękować za udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, akademiach, uroczystościach szkolnych. Byliście zawsze przygotowani, zorganizowani, pełni fantazji, pomysłów i pozytywnej energii. Przed wami jednak jeszcze trudny i stresujący czas. Za kilka dni będziecie siedzieli na tej sali i zdawali ważny egzamin swojego życia, maturę. Jestem pewna, że jesteście do niej przygotowani. Tak jest, wierzę w to. Ale przed wami jeszcze wiele innych egzaminów, w tym ten najważniejszy z życia, które powinno być dojrzałe, mądre, uczciwe, wrażliwe i po prostu piękne. I tu również wierzę, że nasza szkoła i wasi profesorowie przygotowali was do tej drogi bardzo dobrze i z bagażu doświadczeń, które zebraliście w trakcie tych lat nauki, zrobicie dobry użytek. Wszyscy razem życzymy wam powodzenia na egzaminie maturalnym, a później po prostu szczęścia w dalszym życiu. Wielu pomyślnych zbiegów okoliczności, niezwykłych okazji, wielu mądrych ludzi wokoło, a także siły do pokonywania trudności, których oby jak najmniej na waszej drodze. I oczywiście na koniec życzę wam, abyście to miejsce i te wspólne lata zawsze wspominali z uśmiechem,
żeby wszystko, co tu przeżyliście i nauczyliście, dodawało wam siły i niosło was do przodu. I żeby szkolne wspomnienia były zawsze bezpieczną przystanią, do której można powrócić, kiedy będzie potrzebny odpoczynek. A wam, rodzice, ci, którzy tutaj z nami są, gratuluję natomiast waszych dzieci. To wspaniali młodzi ludzie, możecie być z nich dumni. To wy byliście przez wszystkie lata nauki na każdym dotychczasowym etapie najbliżej nich. To wy przeżywaliście ich wzloty i upadki najbardziej i najintensywniej. Byliście ich najwierniejszymi i najgorliwszymi kibicami. To, że znajdują się teraz w tym miejscu, to przede wszystkim wasza zasługa. Życzę państwu, abyście byli świadkami jeszcze wielu sukcesów i pięknych chwil waszych dzieci. Wszystkim jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wy, kochani, którzy dzisiaj kończycie jeden z najpiękniejszych okresów w życiu. Teraz będzie już tylko gorzej. Może nie gorzej, ale trudniej. Dużo obowiązków. Zderzycie się z tym światem, w którym trzeba będzie podejmować samodzielne decyzje. Także ten okres w szkole będzie na pewno wspominać wspaniale, bo kończyliście wspaniałą szkołę. Jesteście na pewno dobrze do matury przygotowani, bo na pewno i wychowawcy, i pedagodzy przygotowali was dobrze. Rodzice się starali przez te wszystkie lata, powinniście im być bardzo wszystkim wdzięczni. Ten okres będziecie wspominać na pewno dobrze. Dołączając się do życzeń pani dyrektor, życzę wam zdania matury, połamania piór, a po maturze wszystkiego dobrego. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. Nadszedł czas na uroczysty moment uhonorowania najlepszych uczniów.
Proszę panią dyrektor oraz zaproszonych gości o wręczenie nagród wyróżnionym uczniom. Listu pochwalnego dla naszego ucznia Aleksandra Szczepańskiego. Jest to list pochwalny. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie udzielają pochwały uczniowi Aleksandrowi Szczepańskiemu za kreatywną pracę na rzecz promocji szkoły. Życzymy dalszych sukcesów. Zaczynamy od klasy 3 R i wybitnych absolwentów. Naszym wybitnym absolwentem została Natalia Rucińska. Zapraszamy. Mateusz Zawadzki, kolejna osoba. Teraz będziemy rozdawali świadectwa z wyróżnieniem. Karolina Pawińska. Agnieszka Pafińska. Toska. Edyta Liczmerska. Proszę państwa. Inga Antoniewicz. Natalia Kłosowska. Rafał Krajewski. Paweł Ewertowski. Albert Kraszek. Wojciech Jurkiewicz.
absolwenta przyznajemy Martynie Górnej z klasy trzeciej. Świadectwa z wyróżnieniem. Aleksandra Barczak. Miłosz Olejniczak. Milena Bedra, świadectwo z wyróżnieniem. Powska. Aleksandra Dzięgielewska. Monika Jarząbek. Weronika Kwiatkowska. Weronika Warpas. Weronika Mieczkowska. Kamila Szałkowska. Przechodzimy do techników. Wybitnym absolwentem został Damian Duszyński. Natalia Graman również zostaje wybitnym absolwentem. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują Sylwia Lichnerska, Marta Laskowska,
Agata Żmijewska. Monika Zdrojewska. Marcelina Trońska. Portawca otrzymuje Łukasz Lewalski. Alicja Piotrowska. Świadectwo z wyróżnieniem dla Doroty Anny Pogoda. Technikum Rolnicze. Świadectwo z wyróżnieniem dla Zdzisława Liszewskiego. Wybitny sportowiec w technikum elektrycznym to Paweł Golmanowski. Z tej samej klasy Łukasz Margalski również jest wybitnym sportowcem. Michał Zawadzki. Tamasz Merwald. I do tego grona dołączył również Patryk Liczerski. Osoby z klasy 4B, które zajęły pierwsze miejsce w Mistrzostwach Szkoły w piłce nożnej halowej w roku szkolnym 17-18. I są to Dąbrowski Krystian, Dąbrowski Patryk, Gerka Damian, Golmanowski Paweł, Józefowicz Mateusz, Margalski Łukasz, Merwald Michał, Perowicz Tomasz i Sztejka Jakub. Zapraszamy, wręczymy medale. Dziękowaną wszystkim maturzystom zaśpiewa Patrycja Wanacka. And now it's more than
które mogą pełnić rolę przewodnika po drogach i bezdrożach życia. I choć nie wolno robić fałszywych kroków, to iść trzeba. Drodzy abiturienci, niedługo matura. Składamy wam życzenia płynące z głębi serca. Niech omijają was troski, smutki i zwątpienia. A towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Życzymy wam wielu sukcesów i oczywiście połamania piór.